Reprezentujemy grupę młodych studentów, których łączy jedna pasja. Co do takiego? Drony. Realizujemy naszą pasję w kole naukowym obróbki skrawaniem pod projektem Put Air Force. Projekt ten ma na celu budowanie dronów i nie takich klasycznych dronów, które większość z nas kojarzy, czyli kwadrokopterów, ale dronów w postaci motoszybowców. Są to bezzałogowe aparaty latające, które są na kształt szybowca, czyli mają skrzydła i są w stanie po wzniesieniu się już latać bez silników i tak samo lądować. Naszym celem jest już po raz drugi wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie na Bezmiechowej. Jest to konkurs na najlepszy bezzałogowy aparat latający. I wzięliśmy udział już w zeszłym roku. W tym roku planujemy zmodernizować naszego drona Kestrela i być może już wystartować z kolejnym. Jak zaczynaliśmy? Nasze początki sięgają jeszcze wcześniejszych czasów niż nasze studia. Zaczęło się to około 4-5 lat temu, kiedy grupa naszych poprzedników zaprojektowała bryłę. Bryła ta ma kształt aerodynamiczny i bardzo dobre parametry lotu. Nasza bryła musi być składalna. Ona ma gabaryty 2,6 metra na 1,8 metra, więc jest bardzo duża, a ma ostatecznie zmieścić się w pojemniku o wymiarach 1 m na 30 x 30 cm. Jakie są nasze plany? Planem jest to, żeby wziąć udział w kolejnych edycjach tego konkursu z nową bryłą i żeby bryła ta była doskonalsza, dodatkowo żeby była wyposażona w głębszą automatykę. Jak ta automatyka ma wyglądać? Opowie o tym kolega automatyk. Zdecydowaliśmy się zaprojektować i wykonać własny system elektroniczny, łącznie z systemem komunikacji, autopilotem, a także obsługą wszelkich peryferiów, takich jak na przykład kamera. Dzięki temu, że uczestniczymy w tym kole naukowym, możemy realizować swoją pasję. Czujemy, że ta pasja pozwoli nam w przyszłości na zdobycie dobrego zawodu, a dzięki temu, że realizujemy to już teraz w kole naukowym, to wiemy, że rozpoczynamy to w dobry sposób.